Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Odcinek 82 podcastu Ryzyko no no jak ktokolwiek go słucha. No, miejmy nadzieję, że parę osób jeszcze go słucha. Częściej nagrywamy, więc może częściej będzie słuchany. A właśnie, na początek to. Konik Polny, co swój cały pośród lata czas prześpiewał, tak był na zimę zgłodniały, że tylko wiatr nim powiewał. Żeby też odrobina jaka z muchy lub robaka, nic zgoła. A więc idzie, płacze, woła u skrzętnej mrówki kołace. Pożycz, jej pożycz powiada, kilka ziarnych dla sąsiada, jakem konik, tak zapłacę, by tylko sierpień zawitał. Prowizję i kapitał. Mrówka na to. O patrz Boże, ja nikomu nie pożyczam, To dowad tu moich spoliczam, nawet nie najmniejszych może ale już mię nie poprawisz. Raczej odpowiedz mi na to. Co żeś robił całe lato, żeś się żebrankiem bawisz teraz? Tak w dzienne, jak w nocnej dobie, wciąż śpiewałem bez ustanku. Śpiewałeś? Dobrze, kochanku. Teraz skakaj sobie. Bajka de la Fontena, moi drodzy słuchacze i słuchaczki, konik polny i mrówka, prawda? <grywka> Czyż to nie piękna ryzykonomia, piękna, wszystko tu mamy, prawda? Mamy tutaj i preparing, tak, mamy i planowanie, mamy i przewidywanie, mamy prawdziwych optymistów i pesymistów. No, zgadnijcie, kto jest pesymistą, a kto jest optymistą. No i mamy też o no, ciekawe inne wątki, na przykład kapitał, prawda? No, a propos tych wszystkich kredytowych historii, którą się, które się teraz dzieje, biedni, biedni ludzie, którzy pożyczali, no i teraz się kroi. No może to nie jest taka prosta aż, aż sprawa, prawda? No bo, bo pewnie znowu mądre banki, tak jak już mówiliśmy w poprzednim odcinku, wielu ludzi wbiły na minę, no ale tak to jest. No. Co wtedy, jeżeli chodzi o tych, których nie wbili, tak? Którzy się nie dali wbić. No i teraz oni co, mają cierpieć, że... No właśnie. To są też problemy etyczno-moralne, ale widzicie, jaka mądra bajka. Możecie ją sobie też poczytać, ile chcecie, razy w cytatach ryzykonomii na stronie www.ryzykonomia.pl, która ciągle żyje i działa już 12 lat. blok, prawda? Nie, nie 12. Od 2009 roku to już się, słuchajcie... To już jest 12,5 roku, tak? No właśnie. Ktoś teraz czyta blogi, ktoś w ogóle coś czyta? Dobre pytanie. Ostatnio muszę powiedzieć, albo i nie muszę powiedzieć, ale powiem. W jakiejś dyskusji dotyczącej wojny w Ukrainie zamieściłem taką mapkę którą też z jakiegoś źródła pochodzi nie pamiętam już jakiego która pokazywała jakie są zależności gospodarcze mniej więcej jeżeli chodzi o terytorium Ukrainy i reasumując gdyby Ukraina oddała Donbas i, i część tych czy większą część tych południowych rejonów nad Morzem Azowskim i oczywiście Krym no to by straciła ponad 50% swojego PKB plus chyba jedną jedną trzecią ludności, tak? 15 milionów w stosunku do, do tam 40 paru, których ma, tak? No właśnie, to jest też kwestia ekonomiczna, o której my zapominamy, no, kwestia walki o zasoby, no. I z tego punktu widzenia oczywiście oddanie takiego terytorium, czyli ten mityczny pokój, jakby to niektórzy chcieli, no to jest dla Ukrainy po prostu śmierć. Śmierć ekonomiczna albo, no i, nie albo, i śmierć państwowa, można powiedzieć, bo za tym to na pewno pójdzie, tak? Z tego punktu widzenia, no, trudno sobie wyobrazić, że Zeleński, jakikolwiek rządzący Ukrainę, się na coś takiego zgodzą, bo równie dobrze mogliby się w sobie strzelić w łeb, prawda? Tak mówiąc obrazowo. <laughs> Także ten, co my tutaj mamy nowego, zaczęliśmy od pierwszego w... Trendu. Zapraszamy Was oczywiście do słuchania tego podcastu na wszelkich możliwych platformach i oczywiście w playerze na stronie. Czytajcie bloga Rezykonomia, czytajcie nasze e-booki, które wciąż można zamawiać, co prawda nie w naszej nieistniejącej aktualnie księgarni bo została ona zawieszona. Nawiasem mówiąc, muszę powiedzieć, że spotykam teraz sporo osób, które zawieszają swoją działalność. Mają już dosyć, więc to chyba nie my jedyni, prawda? Mamy dosyć tutaj biznesu w Polsce. Ostatnio chyba Janusz Piechociński, który się tam produkuje teraz na Twitterach, to był taki minister, chyba był w rządzie PSL, prawda? Tak, żeśmy oceniali, tak oceniali, no ale chyba w porównaniu z tą obecną szajką to wszystko jest lepsze. No i on tam przywołał nie pamiętam, któryś, który to jest ranking teraz, czy Doing Business, którego my akurat za bardzo nie lubimy, ale pewnie jakiś tam inny ranking. Nawet nie sprawdzaliśmy, ale myślę, że to jest empirycznie, że tak powiem, na własnym ciele doświadczalne, że Polska jest chyba już w skali światowej na dziesiątym miejscu pod względem trudności prowadzenia biznesu. No to, to nie dziwi, prawda? To nie dziwi, bo, bo rzeczywiście no, kary prześladowanie przedsiębiorców. Trwa radosne rozdawnictwo, do tego jeszcze wrócimy. Także polecamy wracając do nasze e-booki, nasze e które można kupić w Empiku i w takiej księgarni internetowej też Empikom i w księgarni internetowej e-bookowo. Polecamy też naszą książkę papierową o sztucznej inteligencji, którą możecie nabyć w wydawnicie ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Książka papierowa Naukowe opracowanie, ale myślę, że sporo ciekawych informacji zachęcamy do nabywania. Nasz tradycyjny dźwięk, czyli świnka, tak? Tutaj bardziej grubym głosem. Jakie mamy ryzyka? Słuchajcie. O kilku sprawach chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. Podstawowe to jest, o którym jest coraz głośniej, to jest kryzys energetyczny. Idąca zima, tak? No właśnie to też jak zwykle się pojawia w kontekście co robią ci straszni Niemcy tak? no to jest straszna teraz w ogóle antyniemiecka propaganda, coś przerażającego a może nie przerażającego ja jak powiedziałem słucham tych nowogrodzkich hejterskich mediów co oni tam po prostu nadają, oczywiście tam mówią tylko o Tusku, no i mówią też o Niemcach przede wszystkim, tak? No to jest tak jak, tak jak Mata w swoim manifestie powiedział całego nie słuchałem, ale jest na YouTubie syn profesora Matczaka, że po prostu oni wiedzą jak manipulować starszymi osobami, seniorami. No a tu seniorzy rządzą, młodzi mają w dupie, co się dzieje, ku swojej, ku swojej zgubie. No i straszą przede wszystkim Niemcami. Jak porozmawiacie po, z jakimiś starszymi osobami, to oni są ciągle przerażeni, że tu przyjdą Niemcy, będą kraść, gwałcić i w ogóle, i w ogóle. No, to, oczywiście to, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to ma mniejsze znaczenie, ale kto powiedział, że propaganda musi mieć coś wspólnego z rzeczywistością. No więc wracając do tych kwestii energetycznych, to oczywiście tutaj się pojawiło to od, od razu w kontekście Niemców, prawda? Którzy oczywiście, tam jest wielka katastrofa, bieda i tak dalej, no to normalne. No ale Niemcy w swojej podłości zaczęli się też Przygotowywać do, do nadchodzącej zimy. No właśnie, tu pojawia się od razu pytanie, czy ta zima będzie słaba, czy mocna, tak no, różnie to bywa z naszą zimą. No, pojawią się problemy niewątpliwie i z ogrzewaniem, i z gotowaniem, i z prądem w ogóle i powstaje w ogóle pytanie, czy jesteś przygotowany, czy jesteśmy przygotowani. Czy my to możemy w ogóle zrobić. Tu was oczywiście od Wsyłamy do naszych odcinka 76, 77 i 78 podcastu RYZYKONOMIA, gdzie mówiliśmy pod tytułem Be Prepared, gdzie mówiliśmy, czyli bądź przygotowany w ogóle o kwestiach takiej codziennej priperki. Wojennej, kryzysowej, nie tylko. No i oczywiście, w piperce kwestie energetyczne odgrywają zawsze kluczową rolę, tak? No bo, tak jak tam podkreślaliśmy i to przypomnimy, jak nie ma energii, to w obecnym, w obecnej sytuacji, w obecnym społeczeństwie, gospodarce, życiu codziennym nie ma niczego, tak? No bo przecież, jeżeli nie ma prądu, to, to co się dzieje. Wody nie ma na przykład, tak, nie możecie zrobić zakupów w sklepie, bo sklepy padają, tak, no bo tam są kasy fiskalne, ogrzeże, oświetlenie i tak dalej. Nie mówię o tym, że sporo osób ma ogrzewanie na prąd, ale wtedy jest i problem z sterowanymi kotłami gazowymi przez prąd. No i jest problem w ogóle ze wszystkim, prawda? Ale to nie znaczy, że nie można tutaj tych kwestii próbować ogarnąć. Można ogarnąć. Myślę, że tutaj kluczowym słowem jest dywersyfikacja swoich źródeł energii. Tak? Bo oczywiście możemy sobie wyobrazić taki najczarniejszy scenariusz, worst case, kiedy nie będzie niczego, ale prawdopodobnie może być tak, że nie będzie jednego albo drugiego, albo gazu, albo prądu. No i prąd to pewnie i wody nie będzie. Więc tutaj trzeba chyba się jakoś dywersyfikować Źródła energii, jakie w domu macie, to warto, warto na, to, na to spojrzeć. Czy możecie na przykład dokupić jakieś urządzenie elektryczne, ale oczywiście, mając na uwadze to, że jeżeli ludzie zaczną się dogrzewać prądem, no to pewnie i elektrownie tego nie wytrzymają. tak? Czy możecie się dogrzewać jakoś gazem, ale na przykład też gazem z butli. Gazowych, tak, są takie promienniki specjalne. Nie jest to wszystko drogie. I pewnie tutaj też zaczną się kolejki, jeżeli zabraknie gazu, no ale wtedy pewnie jakaś gruba, grupa osób, które mają taką wybór, będzie mniejsza. tak, To Wam podpowiadam. Inne, oczywiście, opcje to jest paliwo stałe, czyli jakieś piece, kozy, tak. Jeżeli macie takowe w domu, no, słyszę często od osób, że będą się dogrzewały kominkami. Owszem, tylko wiecie, no, taki zwykły kominek pewnie ma ograniczone możliwości grzewcze. Może on nie być sprawny. Generalnie rzecz biorąc, to jest dobrze teraz spojrzeć na to krytycznym okiem, tak? Nawet pomyśleć o takich zupełnie bazowych kwestiach, jak doszczelnienie okien, tak? O, ostatnio taki patent słyszałem całkiem sensowny, żeby y, okna są oczywiście takimi emi, emitentami, y, przepuszczają ciepło, prawda? Mimo że one są teraz bardziej nowoczesne, ale to też różnie bywa. Oklejenie okien folią bąbelkową, tak? gdyby było zimno, zasłony, kotary, y, cieplejsze ubranie, koce, tak? Zobaczcie, czy macie koce w domu. Takie rzeczy mogą się wydarzyć. W Niemczech się o tym już głośno mówi. Znajomy mi opowiadał ostatnio, że. W Berlinie na przykład mowa już jest o, o tym, na przykład, żeby ograniczać dostawę ciepłej wody do kilku, kilu, tam godzin. Widziałem w Bildzie Niemieckim, w tym brukowcu, taki artykuł, gdzie zastanawiają się nad tym, żeby część centrów covidowych zostawić jako takie miejsca, gdzie starsze osoby mogły gdzieś przespać się w ciepłych warunkach itd., itd. tak. Pomyślcie o tym, co z Waszą rodziną, prawda? Starsze osoby, czy gdzieś mają windy, które mogą wysiąść, albo czy będą mogły się ogrzać. Tym bardziej że zwróćcie uwagę, że no, trudno jest przekonać ludzi do jakiegoś przygotowania się, i, i to na pewno już wiecie, że jak się mówi o jakimś przygotowaniu, to zresztą się mówi: a Myśmy wojnę przeżyli, prawda? Ale nie tylko starsze osoby, ale i młode, i w ogóle czy my się będziemy. Przejmowali, prawda? Nawet to, to jeżeli chodzi o, o kwestie prostoświetleniowe, no to no tak, ale wiesz, no, ja to się doświetlę tam świeczką, no okej, okay, dobra, no, ale masz tą świeczkę na przykład, tak? Czy to jest ogarek świeczki, czy to jest zapas świeczek, prawda? Może jakaś lampa naftowa, które są dostępne teraz w, w, w marketach budowlanych, wcale niedrogo, no, do tego jest potrzebna oświetleniowa. Tu są różne opcje i teraz jest ten moment, chyba ostatni, żeby, żeby na to. Spojrzeć. Oczywiście wasz w tym, w tym blogu zwiększam tutaj grupę osób, które, które mogą być zainteresowane, ale no zwróćcie uwagę, że tych osób na pewno nie będzie wie, wiele, prawda? Bo któż słucha takie blogi w Polsce o zarządzaniu ryzykiem, przepraszam, podcasty też, tak? No, wystarczy spojrzeć na listę podcastów, znowu ten... ja nie będę zresztą się tym już przejmował, ani zresztą ja się w ogóle tym nie przejmuję, ani, ani tego podkreślam. No, jakby to powiedzieć, no ja się słuchajcie, nie nadawałbym nigdy na polityka, chociaż zdarzało mi się, że mi tam ktoś mówił, prawda, że ty tam masz i wiedzę i jakiś tam moralny w miarę kręgosłup przynajmniej próbujesz, ale ja powiem wam szczerze, uważam, że większość, czy duża część populacji to nie są osoby zbyt, jakby to ładnie powiedzieć, rozsądne czy rozważne, prawda, żeby nie użyć słowa głupi, tak. Bez urazy, ale jak się na to spojrzy. Może by nie były takie głupie, gdyby, gdyby była możliwość, że, że byłyby jakoś na czele osoby, które by im pokazywały jakiś kierunek, to może i one mogłyby się jakoś tam wznosić, prawda, z, z nizin na wyższe wyżyny, ale, ale system chyba jest zbudowany tak, że osoby właśnie takie jakieś no, ideowe, prawda, są eliminowane, przynajmniej w naszym kraju absolutnie I, i, i nie mają szans się tam dostać. Obecnie osiągnęliśmy kompletne, no bo już naprawdę naród przecież wywindował, no wywindował, oni się tam znikąd nie wzięli. Naprawdę, takie naj, największych durni, największe kanalie, no. No, słuchajcie, ja siądę teraz pod telewizorem i, i zaczynam bluzgać czasami. To mnie po prostu z spokoju wywalają i pewnie słusznie, ale to jest, to jest coś nieprawdopodobnego. E, tu mamy wiatr historii, huragan historii, a wielki naród polski wybrał sobie największych durni kretynów. Coś nieprawdopodobnego. Przerażającego tak akurat. Nie? A może nie, tak było za